Tyle, że za nami okres przygotowawczy, jakby go trener krótko podsumował i ocenił. Ocena okresu przygotowawczego. Myślę, że z tego, co udało się, z tego, co zaplanowaliśmy, to udało się zrobić praktycznie wszystko. Wszystko zrealizowaliśmy, poza tym, że wypadł nam ze względów na pogodę jeden sparnik z Wisłą Puławy. Także tutaj na pewno oceniam ten okres przygotowawczy na plus. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonaliśmy, o zgranie zespołu, wyrobienie pewnych elementów. Myślę, że jako zespół zrobiliśmy przez ten okres krok do przodu i to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy cały czas się rozwijali, no i poprawiali tą naszą grę, bo na pewno ciągle jesteśmy w okresie budowy, w okresie złapania stabilizacji. I dla nas to był pierwszy taki okres, w którym mogliśmy w swoim gronie już takim stabilnym spędzić ten czas, ten okres, przygotowywać się, także na pewno dla nas to był bardzo ważny i myślę owocnie wykorzystany czas. Wspominał pan trener o stabilności. No, nie było za dużo ruchów kadrowych, dołączył do nas tylko Miłosz Kozak. Czy jest pan zadowolony z tej sytuacji kadrowej? Jestem na pewno zadowolony z tego, że nikt nie odszedł. I tutaj przede wszystkim złapaliśmy stabilizację. Dołączył do nas Miłosz. Czasem jest lepiej zrobić jeden transfer, ale zawodnika, którego my chcemy, i tak jest w tym przypadku. A tak mówię, będą możliwości, będziemy robili więcej. Na razie nie myślimy o tym. Skupiamy się na zawodnikach, którzy są tutaj w klubie, chcemy ich rozwijać, zgrywać, i to jest dla nas priorytet, jeżeli chodzi o założenia tutaj przed rundą wiosenną. Jak nastroje w drużynie? Jaki jest w ogóle cel dla Was na tą rundę? Odnośnie celu już wiele razy odpowiadałem, to chyba jest takie standardowe pytanie przed rundą. Dla nas cel jest prosty. Jesteśmy w okresie ciągle przebudowy, pierwszy okres przygotowawczy, gdzie byliśmy w gronie z takim już stabilnym, gdzie mogliśmy razem popracować, więc chcemy poprawiać nasz styl gry, chcemy łapać automatyzmy, chcemy, żeby było widać, że jesteśmy zespołem na boisku i robimy, i żebyśmy zrobili znowu krok do przodu w naszej grze. Także to są cele na ten sezon. Parę spotkań w tamtej rundzie było takich, że bramki traciliśmy w ostatnich minutach. Czy pracowaliście w tym okresie przygotowawczym nad koncentracją, tego, żeby te sytuacje się już nie powtarzały? Pytanie, czy te stracone bramki w końcówkach tylko wynikały z koncentracji, bo myślę, że to nie był tylko problem koncentracji, ale tak, pracowaliśmy, zwracaliśmy na to uwagę, próbowali, no wiadomo, że zweryfikuje nas boisko, zweryfikuje nas liga i wiele tutaj możemy teraz mówić, ale to na pewno był jeden z tych elementów, do których przywiązywaliśmy większą uwagę. Tenże, przed nami pierwsze wiosenne spotkanie w Niepołomicach. Już drugi raz zaczynamy rundę od spotkania właśnie tam. Tym razem naszym rywalem będzie Niepuszcza, a Sandecja. Jakiego meczu się możemy spodziewać? Ja myślę, że dobrego. Obie drużyny będą pewnie walczyły o zwycięstwo i o pełną pulę. Tutaj nikt nie będzie kalkulował i mimo, że to jest pierwszy mecz, to nas na pewno nie zadowoli remis. Będziemy chcieli zagrać o 3 punkty i to chcemy pokazać. Także ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał mecz. Z naszej strony na pewno będziemy zdeterminowani i walczyli o te 3 punkty.